Przedszkole z widokiem to nowo wybudowana placówka, która zapewni Twojemu dziecku lepszy start. Oferujemy ciekawe i urozmaicone zajęcia dydaktyczne, naukę języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia plastyczne i gimnastyczne oraz zdrową i pyszną kuchnię. Tylko u nas, promocja dla dzieci z Nowego Targu i okolic. Sobota dniem otwartym dla rodziców. Więcej informacji pod numerem 604 151 447. Najszybszy sposób, by cieszyć się ciepłem. Bianka poliuretanowa to ciepły dom w mgnieniu oka. Firma Holbud. 600 935 876. Zadzwoń. Dzisiaj w wiadomościach. Mieszkańcy Zakopanego boją się wywłaszczeń. Grzegorz Watychana, burmistrza Nowego Targu. Oraz muzyka łączy podhalańskie Amazonki. Jest środa, 22 października, Piotr Starmach, zaczynamy. Mieszkańcy Zakopanego, a szczególnie Gubałówki, wyrazili na ostatniej Radzie Miasta swój niepokój związany z obradami na temat kolejnych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Boją się kolejnych wywłaszczeń. Marcin Szkodziński. W obawie przed wywłaszczeniami 30 mieszkańców Gubałówki przyszło na Komisję Ekonomiki, Urbanistyki i Rozwoju, podczas której rozważano zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wywłaszczali już raz babcię mojej żony. Dali miejsce na Gubałówce w gorszym miejscu, a teraz w ogóle chcą znowu zabrać za nic. Burmistrz ma swoje plany, ale o ludziach nie myśli po prostu, nie? A my gazujemy, bez tego żyjemy. I kategorycznie absolutnie nie. Burmistrz Zakopanego uspokaja mieszkańców, że żadnych wywłaszczeń na Gubałówce nie będzie. Zmieniamy plan na terenach Skarbu Państwa w dyspozycji starosty i zmieniamy plan na własnościach PKL-u. Tylko i wyłącznie. Nie ma jakiejkolwiek woli ani możliwości realizacji tam celu publicznego, który tak tu walczą. Nikt z nas nie będzie tam inwestował. Miasto na to nie ma środków, ani nie ma gruntów, ani nie ma takiej możliwości, żebyśmy tam inwestowali. Co za tym idzie, nie ma jakiejkolwiek potrzeby czy możliwości wywłaszczania kogokolwiek z tych terenów. Mieszkańcy jednak obawiają się wywłaszczeń, ponieważ w pierwotnej wersji uchwały znalazł się zapis o celu publicznym, który daje taką możliwość. Tutaj jest taka sytuacja, że na rzecz spółki luksemburskiej w trybie natychmiastowym właściwie stara się przeforsować przepisy, które umożliwią wywłaszczenie ludzi, ubezwłasnowolnienie ludzi na ich własności. Mieszkańcy Gubałówki mają żal do burmistrza, że ich wnioski o punktowe zmiany w planie zagospodarowania były odrzucone, a na wniosek dużego inwestora tak szybko uruchomiona została cała procedura. Pełen obaw przed wprowadzeniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego jest także przewodniczący Rady Miasta. Pan burmistrz tutaj wrzuca projekt zmian dosłownie na za 5.12 i wymusza na Radzie, czy oczekuje tutaj od Rady bardzo szybkich decyzji w tej sprawie. My mamy złe doświadczenia. Już raz bardzo byliśmy jako Rada pospieszani po to, żeby ratować PKL i trzeba było natychmiast niemalże podjąć uchwałę w sprawie tworzenia spółki PKG. Przygotowany projekt uchwały dotyczy zmian planu zagospodarowania przestrzennego w trzech obszarach. Pierwszy to obszar zabudowań górnej stacji kolei. Drugi to obszar, na którym znajduje się zjeżdżalnia grawitacyjna. Trzeci, najbardziej kontrowersyjny obszar, na którym wnioskowano o zmianę, to cały obszar wzdłuż torów kolei linowo-terenowej na Gubałówkę. Zmiany te miałyby pozwolić na uruchomienie tras narciarskich zamkniętych w 2008 roku. My robimy po prawej stronie trasę alternatywną i to ma na celu jak gdyby całkowite odcięcie lewej strony, tej, która przez lata była użytkowana. Jeżeli nie da się z tymi mieszkańcami dogadać, to próbujemy to zrobić po prawej stronie. Ostatecznie członkowie komisji opiniowali o zdjęcie uchwały z porządku czwartkowych obrad sesji Rady Miasta, poza punktem pierwszym. Dodano jednak zapis o tym, że nie będą realizowane cele publiczne na terenach objętych zmianami. Walka o fotel burmistrza Nowego Targu trwa.
Sześciu kandydatów będzie starać się o zwycięstwo w wyborach samorządowych, a tymczasem Komitet Wyborczy Nasze Miasto przedstawił własnego kandydata na tę posadę, Grzegorza Watychę. Od lat niezdobyta twierdza nowotarskiego urzędu, piastowana przez Marka Fryźlewicza, w ostatnich miesiącach zmaga się z coraz większą krytyką ze strony opozycji. Widzę ogromną potrzebę zmiany. Zmiany na stanowisku burmistrza właśnie dlatego, że obecna władza jest już od 18 lat w tym samym składzie. Jest to potrzeba takiego odświeżenia wizerunku, oddania takiego świeżego powiewu. Potrzeba zmian, jak przekonuje Komitet Wyborczy Nasze Miasto, jest niezbędnym ruchem, by powrócić na ścieżkę rozwoju. Jak uważa Grzegorz Watycha, postawione cele, o które przez cały okres transformacji powinien walczyć Nowy Targ, nie zostały zrealizowane, a samo miasto coraz większym zadłużeniem utrudnia zatrzymanie mieszkańców, których z roku na rok ubywa. Zainwestowaliśmy ogromne pieniądze, sprzedaliśmy majątek, miasto zaciągnęło kredyty, wyemitowało obligacje, a mimo to dochód dla mieszkańca, dochód podatkowy nie wzrósł, ale nie wzrósł w stosunku do tego, czego byśmy oczekiwali. I to uważam, że trzeba zmienić na bardziej gospodarne, bardziej oszczędne wydawanie pieniędzy po to, aby no nie zostawić przyszłym pokoleniom miasta jeszcze bardziej zadłużonego, po to, aby nasze dzieci musiały spłacać długi, które zostaną po nas. Komitet Wyborczy Nasze Miasto, który funkcjonował nie tak dawno temu jako ruch obywatelski, już 4 lata temu wraz z Januszem Tarnowskim ubiegał się o stanowisko burmistrza Nowego Targu. Przegrana w wyborach różnicą 300 głosów utwierdziła jeszcze bardziej w walce o zmiany dla miasta. Komitet Ruch Obywatelski Nasze Miasto to jest kontynuacja tego, co 4 lata temu zaczęliśmy. Mówiąc uczciwie, wierzymy gorąco w naszego kandydata, wierzymy w te nasze wartości i to, że w naszym mieście przyszedł czas na zmiany. Choć Grzegorzowi Watysze nie można odmówić determinacji w kampanii wyborczej, na pytanie o postawione cele i działania w razie jego zwycięstwa, o odpowiedź już trudniej. Komitet podkreśla, że będzie walczyć z rosnącym zadłużeniem Nowego Targu, będzie starać się również o poprawienie wizerunku turystycznego stolicy Podhala, ale szczegóły pozostają niejasne, ponieważ obecny radny nie jest w stanie powiedzieć, jaką sytuację zastanie po objęciu posady burmistrza. Przygotowanie przede wszystkim budżetu, przygotowanie inwestycji na przyszły rok, zorganizowanie zespołu, który będzie myślał nad tym, jak przygotować się do pozyskania pieniędzy w nowej perspektywie, bo tutaj już czasu jest niewiele. W przyszłym roku już od początku ruszają nabory i do tego trzeba się mocno przygotować. Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. Wówczas dowiemy się, czy Grzegorz Watycha jako pierwszy od 18 lat zdetronizuje piastującego fotel burmistrza Nowego Targu Marka Fryźlewicza. Coraz więcej mówi się ostatnio o raku piersi i jego zapobieganiu. Jednak nie wszystkim kobietom udaje się wygrać z nim walkę i zostają zmuszone poddać się mastektomii. Teraz w stowarzyszeniach mających na celu uświadamianie innym kobietom, jak ważne są profilaktyczne badania, pokazują, że operacja usunięcia piersi to nie koniec świata, a może nawet początek innego życia. Mariusz Opyt. To trzecie takie spotkanie podhalańskich Amazonek, stowarzyszenia, które obiera sobie za cel przede wszystkim działanie na rzecz kobiet z rakiem piersi, zaznajamianie społeczeństwa z tą problematyką oraz wszelką pomoc w walce z chorobą. Symbolem stowarzyszenia jest róż, który obrazuje jedność Amazonek. Przyłożenie różowej wstążeczki oznacza jedność, jesteśmy wszystkie razem w stowarzyszeniu, który łączy nas piękny hymn, piękne słowa napisane przez kolegę dla nas. I te słowa to są: nie ma rzeczy, nie ma rzeczy niemożliwych, wszystko ludzi uszczęśliwię. Tylko daj mi, Panie, proszę, skrawek nieba i nic więcej mi nie trzeba. Są to słowa cudowne, które wszystko mówią. Kampania podhalańskich Amazonek pod hasłem Muzyka łączy pokolenia, która ostatnio miała miejsce w nowotarskim MOK-u, pokazała, że marzenia umierają jako ostatnie. Czego manifestem były dziesiątki różowych balonów szybujących w niebo oraz uroczysty koncert. To wszystko umacnia Amazonki w ich wspólnych celach. Taka jest istota Amazonek, że gromadzimy się, łączymy się w stowarzyszenia właśnie dlatego, żeby sobie nawzajem pomagać, żeby wiedzieć, że nie tylko ja, ale że takich kobiet jest wiele i że wspólnie razem możemy naprawdę zwyciężyć z tą chorobą, która dotyka tak bardzo wielu z nas.
Do akcji przyłączyła się również Fundacja Adama Worwy i tak, obok fontanny z baranami powstało kolejne pole nadziei, które już na wiosnę po raz kolejny przypomniał o Amazonkach i ich walce o życie. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejsze wydanie. Do zobaczenia. Najszybszy sposób, by cieszyć się ciepłem. Bianka poliuretanowa to ciepły dom w mgnieniu oka. Firma Holbud. 600 935 876. Zadzwoń. Przedszkole z widokiem to nowo wybudowana placówka, która zapewni Twojemu dziecku lepszy start. Oferujemy ciekawe i urozmaicone zajęcia dydaktyczne, naukę języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia plastyczne i gimnastyczne oraz zdrową i pyszną kuchnię. Tylko u nas. Promocja dla dzieci z Nowego Targu i okolic. Sobota dniem otwartym dla rodziców. Więcej informacji pod numerem 604 151 447.